I po tym programie to się może zmienić, edytorem rzeźniczak. Ja uważam, że powinnaś spróbować. Piotrek, ja ci tylko powiem taką historię. Jesteśmy w miejscowości Purmamarca, 2800 metrów nad poziomem morza, gdzie mieszkają Indianie andyjscy Aymaras, bardzo drobni. I wychodzi na targ lokalny Edyta, byś ty widział. Ilość miny. Omdleń. Znaczy, słuchaj, żałuję, że kamery wtedy były wyłączone. Tak. Także to nie tylko czuję na tobie. Nie tylko na tobie wrażenie robi Edyta. Edyta. Właściwie powiedz mi, dlaczego nie to śpiewanie teraz? No bo powiedz mi, jak to w modelingu wygląda? Czy ty jesteś w tej chwili w takim najlepszym okresie? Czy zastanawiasz się nad tym, co dalej? Jaki jest moment? No właśnie, teraz? U mnie to jest tak trochę przewrotnie, bo ja te początki miałam takie trudniejsze, bo kiedy zaczynałam, to panował taki trend na modelki o dziwnym typie urody. Czyli moja tak zwana baby face była po prostu do wielu projektów, no nie nadawałam się, więc gdziekolwiek nie poszłam, na jakikolwiek casting nie poszłam, czy nie poleciałam za granicę, słyszałam wszędzie baby face, za młoda do tego, więc faktycznie... A miałeś 15 lat, no to miałeś baby face. Tak, tak. I jeszcze do tego wyglądałam naprawdę jak chyba 10-latka, więc te początki nie były takie łatwe i faktycznie zmienia się to z wiekiem. I teraz mogę śmiało powiedzieć, że lepiej mi się pracuje niż jak byłam młodsza, więc mając już niedługo 30 lat, powinnam tak naprawdę, jestem babcią modelingową i powinnam kończyć z tą branżą. No to... Znalazłem taką gazetę z XIX wieku, gdzie była taka wzmianka. Powóz na rynku w Sandomierzu potrącił 37-letnią staruszkę. No nie, staruszką się nie czuję, ale faktycznie w mojej branży no to już jest taki sędziwy wiek. Ale teraz powiedz, bo my tu w tym programie często mówimy gonić za swoimi marzeniami. Jak w coś wierzysz, to rób to. Tylko, czy zawsze, bo mi się wydaje, łatwo młodą dziewczynę, użyję trochę skrótu, wkręcić w ten modeling. O, bo ty jesteś taka ładna, zrobi ci zdjęcie, pojedziesz na sesję do Mediolanu. Mogłabyś masę rzeczy robić. No, mogłabyś być może świetnym muzykiem, świetną piosenkarką, nie wiem, wybitnym architektem, ale zaczynasz pracować w tym modelingu, wszystko fajnie, podróże. Czy nie wiąże się z tym ogromne ryzyko? Ja nie mówię o jakichś złych sytuacjach, no, tylko że skazujesz się w wieku lat 14-15 na drogę, z której nie ma odwrotu. To jest taki zawód pełen wyrzeczeń, bo skłamałabym, gdybym powiedziała, że to nie jest łatwa praca, bo w pewnym sensie jest bardzo łatwa i też finansowo i dzięki temu, że wykonuję taki zawód, jaki wykonuję, mogę zwiedzić cały świat, poznać wielu ludzi, ale jest to praca, która wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Różnymi, naprawdę. Od tego, że nie miałam tak naprawdę takiego młodzieńczego dorastania. Nie byłam na przykład na swojej studniówce. Nie miałam za dużo znajomych takich rówieśników, tylko tych, których znałam w szkole. I faktycznie, gdybym pewnie się zastanowiła, to może dzisiaj wykonywałabym coś innego i może faktycznie byłoby to coś związane z muzyką. Ale też wydaje mi się, że może gdzieś w późniejszym wieku ten modeling jednak by się pojawił. A co byś chciała robić w przyszłości? No bo oczywiście, no można tak jak Claudia Schiffer się odkopać później, prawda? Czy Cindy Crawford, tak. No, czy Naomi Campbell, ale no... Tutaj też z ciekawości... Nie, tak pomyślałem, biednych mężów to one nie mają. No nie, no Naomi Campbell nie ma w ogóle, ale miała paru bogatych narzeczonych. No, prawda? Tak. Nawet Hugo Chavez podarował jej brylant. Ona jest chyba dość specyficzna, mężczyźni się jej boją chyba. Tak. Powiem szczerze, że mam wymarzony zawód i tak naprawdę będę się starała, jak ja to mówię, wycisnąć go jak cytrynę. No. Ale tutaj też pojawił się program Agent i byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że nie chciałam troszeczkę uszczknąć czegoś innego, a zarazem podobnego, czyli tego świata telewizji. Chciałam zobaczyć, jak wygląda program od kulis, jak to wszystko, z czym to się je. I faktycznie kręci mnie trochę ten świat telewizji, aczkolwiek nie wiem do końca, jeszcze jestem na takim etapie, że chciałabym, ale się boję. A ten wymarzony zawód to? Fajnie by było, żeby było to coś związanego z telewizją, ale mam też pewien pomysł zupełnie niezwiązany z branżą ani telewizyjną, ani modelingową. To jest taki pomysł na mały biznes. Tak, taki mały biznes. Widziała wczoraj tych trzech drwali, którzy wyrobują ścieżki. Budowa ścieżek rowerowych. Będzie w koszuli flanelowej. Kinga widziała, jak wbijam gwoździe przy budowie trasy. Genialnie. Nie zostało to pokazane, ale myślę, ale że panowie byli lekko w szoku. No właśnie. To jest kobieta, słuchaj, to jest kobieta pracująca, naszej żadnej pracy nie absolutnie, boi. Wiertarka nie jest mi obca. No to wspaniale. Widzisz? Pełen szok, to? Szok. Przynajmniej niezwykłe jeszcze opowieści, między innymi o komunii. Między innymi tylko i jeszcze na tej kanapie usiądzie Grażyna Torbicka.